Interesuję się body paintingiem, makijażem artystycznym i charakteryzacją. Dość krótko. Ogólnie samym makijażem interesowałam się od trzeciej klasy gimnazjum, wtedy kiedy zaczęłam się interesować kulturą Japonii i Azji. Wtedy też doszedł makijaż właśnie azjatycki, japoński, powiększanie oczu, coraz dziwniejsze techniki makijażu, coraz więcej produktów, śmieszniejszych produktów. Potem kupiłam swoje pierwsze soczewki, zaczęłam robić jakieś tam pierwsze małe cosplaye i to mi się bardzo podobało, bo moim zdaniem w charakteryzacji najfajniejsze jest to, że na te parę godzin mogę się zmienić w kogo tylko chcę. Mogę wejść w inną rolę, rzucić wszystkie problemy i być sobą właśnie przez ten czas, kiedy mam na sobie ten makijaż, perukę i cały strój. To jest naprawdę świetne i nie uważam siebie, że jestem jakaś super, że radzę sobie z tym świetnie, ale bardzo chciałabym się rozwijać, bo ta moja mała pasja, charakteryzacja, jest tą pasją, którą chciałabym się zająć bardziej na poważnie. To zainteresowanie z makijażu przeszło na charakteryzację po moim pierwszym konwencie, kiedy pojechałam na Festiwal Fantastyki do Poznania w 2013 roku. To był pierwszy weekend wiosny. Ten festiwal nazywa się Pyrkon. No i tam właśnie widziałam mnóstwo kolorowych ludzi, mnóstwo poprzebieranych cosplayerów, pięknie pomalowanych, świetne charakteryzacje, które naprawdę zwaliły mnie z nóg i pomyślałam sobie, że chcę jeździć dalej na konwenty, z każdym konwentem coraz bardziej się rozwijać i kiedyś ja też będę miała jakiś świetny strój, świetny cosplay, świetną charakteryzację i to mnie po prostu wkręciło. No i właśnie tak na jesieni 2013 zaczęłam. Po prostu nudziłam, w noc Halloween, nudziłam się strasznie i pomyślałam, że fajnie będzie coś zrobić. Wzięłam starą białą farbkę, jakieś zwykłe czarne cienie, czarny eyeliner i zrobiłam sobie makijaż na kostuchę. Dodałam fryzurę jak z japońskiej bajki i całą noc przesiedziałam w tym makijażu. Świetnie się bawiłam, naprawdę, robiąc sobie zdjęcia, gify, siedząc i gadając z ludźmi przez kamerkę. Naprawdę bardzo mi się to podobało i ogólnie reakcja ludzi na to, co robię, naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, bo ludzie reagują na to świetnie, naprawdę. Ale najbardziej lubię taki moment, kiedy dzięki temu, że robię ten makijaż, robię coś swojego, mogę odciąć się od wszystkiego, od wszystkich problemów, od szkoły, od domu i po prostu wcielić się w jakąś rolę na parę godzin. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bought for me is almost burning out. Suck it till your fingers burn and you throw it to the ground. Josephine, even after everything we've seen in the sterile room, with black metal lights and faces pointing down, I only
Josephine. Even when my soul's an amputee and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I'll leave behind the rest. And I'll hold my head.